Jej! Ale jesteśmy maleńcy! Mrówki są naprawdę bardzo silne! A koniki polne bardzo skoczne! Za mną! Teraz bez trudu przejedziemy przez te małe, czerwone drzwi. To miasto insektów! Jest ich tu mnóstwo! Cześć wam! Serdecznie witamy! Dzięki! Patrzcie, jaki ruch panuje na ulicy! A to jest chyba listonosz! Specjalna przesyłka! Co robią te robaczki świętojańskie? Dzień dobry, robaczki! O, witajcie! Właśnie spacerujemy z naszym jajeczkiem. Czy to nie jest najpiękniejsze jajeczko na świecie? Jest słodkie. Ależ to jajeczko pięknie świeci. Niecierpliwie czekamy, aż się wreszcie wykluje. Guci, 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 guci. Ale wiatr! O nie! Nasze jajko! Nie denerwujcie się. Złapiemy. Patrzcie, jedzie tam. Gońmy jajcio! Jejku, ile tu pszczół! To mi wygląda na fabrykę miodu. Patrzcie, jest jajko! Lądowało w miotku! I płynie nie wiadomo dokąd! Gońmy je! A niech to! Renna rozgałęzia się na dwa kierunki! Nie wiemy, którędy popłynęło jajko! Pomogę wam! Musicie płynąć rynną, która ma zygzak, pętlę i garb! Przyjrzyjmy się uważnie! Która rynna ma zygzak, pętlę i garb? Ta niebieska, ta! Zegnij ci jajko! O! Wylądowało w jakiejś maszynie! O! To wyciskarka miodu! Wyciskarka miodu? O nie! Jajcio! Mega mrówka na ratunek! Muszę zatrzymać wyciskarkę miodu! Super mrówcza siła! Yeah! Jajcio świetlika jest całe i zdrowe. Patrzcie, jajcio pęka. Jajcio pęka. Musimy zamieść jajeczko do jego rodziców super szybko. Niczym błyskawica. Żebym pojechał super szybko, powiedzcie super bieg. Super bieg. Nasze jajeczko! W samą porę! Patrzcie! Nasze maleństwo wykluwa się! O! Mama! Tata! O! Ale słodki! Nasze maleństwo! Jesteśmy szczęśliwi, że jesteś! Zeg, AJ, Blaze, dziękujemy wam za pomoc! Zeg! Wiedział nasze imiona. O, kochany robaczek świętojański. Gdy
Kiedy ktoś z nas czuje się zmęczony, może odnowić energię w królewskiej stacji ładowania. Popatrzcie! Gdy wiatrak się kręci, przesyła porcję energii na dół, a ta trafia do potrzebujących. Hurra! Odzyskałem siły! Teraz nasza kolej na podładowanie. Gotowi? Start! Słyszycie? Co to za dziwny dźwięk? To jest... Spójrzcie w górę! Orety! Co to jest? To wielki smok! Smok porwał waszą stację ładowania! Straszne! Bez możliwości do ładowania! Wkrótce wszyscy stracimy energię! A kiedy ją stracimy, wówczas... Zapadniemy w sen! Bracia, mam pewien plan! Dogonimy złego smoka i odbierzemy mu waszą stację! Kto jedzie ze mną? Ja! Rycerzu Blaze! I ja! Ja też! Świetnie! Bracia, za mną! Hurra! Jedźmy w dal, 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 aż dotkniemy gwiazd. Już do drogi start, pora wcisnąć gaz. Naprzód! Yeah! Ten, kto wciąż naprzód gra, śpiewa wesoło jak ja. Ścigaj wiatr, ten śpiewa jak ja. Ścigaj wiatr, ten śpiewa jak ja. Ścigaj wiatr, kto w dal dziś gra, śpiewa wesoło jak ja. Hej, o, hej, hej, o, hej, hej! Bądź tak jak ja! Musimy jakoś wystrzelić długą linę z przyssawką. Tak, żeby zaczepiła stację i ściągnęła ją tu, na ziemię. Wiem! Potrzebujemy rycerskiej kuszy, która wystrzeli naszą linę wysoko. Tak! Zbierzmy potrzebne części i zróbmy ze mnie kuszę. Najpierw muszę mieć łuk. Łuk wygina się, gromadząc energię potrzebną do wystrzału. Żeby zrobić łuk, powiedzcie łuk! Łuk! Świetnie! Teraz pora na cięciwę. Cięciwa zaczepiona o łuk trzyma strzałę. By się pojawiła, powiedzcie cięciwa. Cięciwa! Na koniec mechanizm kołowy. Dzięki niemu łuk mocno się wygina, a strzała leci daleko. Żebym go miał, powiedzcie mechanizm. Mechanizm! Bracia, jestem rycerską mega maszyną! Wspaniale! Rycerzu Blaze, kusza jest gotowa. Gotów? Cel? Pal! Tak! Świetny strzał! I... hamulec! O, tak! Mamy stację ładowania! Musimy teraz jak najszybciej dostarczyć energię naszym przyjaciołom! Ależ Blaze, oni posnęli w całym królestwie! To ogromny obszar! Najwyższa pora, żeby wrzucić super bieg! Żebym mógł pojechać jak błyskawica i wszystkich szybko obudzić, powiedzcie super bieg! Super bieg! Ci się, rycerzu Blaze! Odzyskaliśmy energię!
Dzięki tobie królestwo znowu tętni życiem. No i wróciła na swoje miejsce królewska stacja ładowania. Tak, tak! Brawo! Tam jest przy piłce. Podanie do Nelsona, ale piłkę przejmuje tu. Przerzucają do Blaze'a. Starla! Jest znowu tu! Podaj do mnie! Kto przejmie piłkę? Moja! Nie, bo moja! O, moja! Ale przecież bez piłki nie dokończymy meczu. Popatrzcie! Tam! To Tux! Próbuję dogonić piłkę. O tak! Udało się. Zabieram piłkę i wracam na mecz. O! Hej! Wielki głaz przytrzasnął mi ogon. Nie mogę lecieć. Biedna Tux! Co my teraz zrobimy? Uratujemy ją! Jasne! To nasza przyjaciółka. Ma kłopoty, więc my musimy jej pomóc. Za mną, drużyno! Uratujemy Tux! To dziwne. Te kwiatki wyraźnie czegoś od nas chcą. Ciekawe czego? Teraz już wiecie czego! Przedziurawić te bańki. Wiem, jakie zwierzę by sobie z tym poradziło. Nosorożec. Tak. Nosorożce mają na pyskach ostre rogi, których używają do obrony. Składają się z keratyny, dlatego są bardzo mocne. Taka bańka to dla nich żaden problem. Świetnie. Jestem mechanicznym mega nosorożcem. Ekstra. Spróbujmy. Siła rogu! Udało się! Juhu! Udało się! To było świetne, Blaze! Dzięki, a teraz za mną. Pokażemy tym kwiatom siłę nosorożca. Uważaj, Blaze! Kwiaty znowu wypuszczają bańki! Ile baniek na nas leci? Trzy, tak. Pomóżcie mi je przekłuć rogiem nosorożca. Policzmy do trzech. Raz. Dwa. Trzy. To Tux! Jesteście! Uważaj! Spadają następne skały! O nie! To nie wygląda dobrze. Musimy się dostać do Tux super szybko. Żebym pojechał jak błyskawica, powiedzcie super bieg! Super, super bieg! Siła rogu! Mnie. Dobrze, że nic ci się nie stało. O, dzięki, Blaze. Jesteście najlepszymi przyjaciółmi na świecie. Słuchajcie, skoro nasza drużyna jest w komplecie, może wrócimy dokończyć mecz dżunglo piłki? Rozpoczyna Nelson! O, do mnie! Odbiera bam! A? Ale piłkę przejmuje Blaze! Blaze podaje do Starly! Przy piłce jest już Darrington! Podaje do Tux! A ta oddaje piłkę Blaze'owi! Blaze zbliża się do bramki! Ale żeby wygrać, musiałby pokonać Słonia Bunka! Nie dam się! Jesteś gotowa, Tux? O tak! Jak zawsze!
Ups, piłka wylądowała na drzewie. Nic się nie stało, zdejmę ją. Pazur tygrysa. Mam ją! Proszę, małpki, łapcie! Czekajcie, już do was wracam! O nie! Stripes, nic ci nie jest? Chyba nic. Jejku, ale poleciałem. Stripes, coś jest nie tak z twoją oponą. Z oponą? Ona pękła. O nie, nie wydostanę się stąd na trzech kołach. Stripes ma poważny problem. Musimy mu pomóc. Załatam tę oponę, gdy tylko wydostaniemy go z przepaści. Słuchajcie, ktoś dzwoni. Blaze, AJ, Gabi. To Stripes. A wiecie co? Mam tu pewien problem. Występ, na którym stoję, zaczyna pękać. Pośpieszcie się! O nie! Z uszkodzoną oponą Stripes nie może nic zrobić. Trzymaj się, Stripes. Za chwilę u siebie będziemy. Musimy go natychmiast stamtąd wyciągnąć. Gabi, AJ, najwyższy czas wrzucić super bieg. Żeby pojechać na ratunek Stripesowi tak szybko jak błyskawica, powiedzcie super bieg! Super bieg! Na czas, żeby pomóc. Ciemna noc czy świt, twa pomoc drogowa. Naprzód w dal siłą gromu. Nikt tam być, w tym nasza głowa. Na czas, żeby pomóc. Trzymaj się, Stripes! Blaze, udało ci się! Fajnie wyglądasz! Uważaj! Teraz będziemy cię wyciągać! Dalej, Blaze! Uda ci się! Musisz zwiększyć moc! Żeby wydobyć Stripesa z przepaści, trzeba będzie zwiększyć moment obrotowy. Musi on mieć wartość... aż 100! Wow! Liczmy razem dziesiątkami do 100. Liczcie z nami. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100! Wow! Siła Holomika! Tak! Świetnie! Uratowałeś mnie! Dziękuję! Piątka! O nie, prawie zapomniałem. Mam pękniętą oponę. Nie martw się, bez problemu to naprawię. Dobry pomysł, Gabi. Bierzmy się do pracy. Nowa opona jest doskonała! Świetnie! Tak, trzymaj, Stripes! Fajnie, że się udało! Dobry pomysł, małpko! Skoro już tu jesteście, to pograjmy razem w piłkę! Super! Moja! To tutaj!
sklep z zabawkami! Wspaniały! Najlepszy sklep z zabawkami na całym świecie! Ojej! Wow! Odlotowy samolocik! O, te gumowe piłki są bardzo skoczne! O rajusiu! Mają tu jojo i trampoliny i gry i... O! A to co? To robot! Wypełniony błotem! Ło! Ma błotniste skrzydła! I silniki na błoto! I wyrzutnia błota! To jest mega błotobot! To jest to zabawka, o której zawsze marzyłem! Mega błotobot! Przepraszam, powie mi pan, ile kosztuje ten mega błotobot? Oczywiście, już mówię. Kosztuje... 12 monet. Musisz się pośpieszyć, jeżeli chcesz go kupić. To ostatni mega błotobot, jakiego mamy. Ostatni? O rajusiu, Blaze, powiedz, czy wystarczy mi monet. Musimy je policzyć. Liczmy razem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 monet. To znaczy, że mogę sobie kupić mega błotobota. Juhu! Natychmiast jadę do kasy zapłacić. Ej! Moje monety! A niech to wyleciały przez okno! Słyszycie? To chyba dźwięk zaginionych monet. Czy widzicie gdzieś monety? Tak, są tam! Toczą się z góry! Za nimi! O nie! Monety odlatują w bańkach powietrza! Wracajcie, proszę! To żaden problem. Przedziurawimy bańki, rzucając w nie szyszkami. O nie, to nie ma sensu. Odleciały zbyt wysoko. Żeby je postrącać, potrzebna nam machina, która wystrzeli szyszki wysoko. Hej, nawet wiem jaka. Trebusz. Wykorzystuje on siłę przeciwwagi, by celnie wystrzelić ładunek na dużą odległość. O tak! Jestem trebuszem mega maszyną! Super! Hej, patrzcie! Leci moja moneta! Dalej! Załadujmy szyszkę i celujmy! Trebuszu, strzelaj! Juhu! Złapałem monetę! Gdy zobaczycie bańkę z monetą w środku, krzyknijcie: moneta! 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 Trebuszu, strzelaj! Ha, mam ją! Mam ją, mam! A mam ją! Jej! Moje gratulacje, Gasquatch! Gasquatch miał 8 monet, a teraz znalazł kolejne 4. Czy razem daje to 12 monet? Tak! To znaczy, że mogę kupić mega błotobota! Juhu! Gotów, mega błotobocie? Zaczynaj! Świetnie, mega błotobocie! Gasquatch, twój mega błotobot jest super! Tak, lubi błotko! Mega błotobocie, jesteś moją najlepszą zabawką! Ojej! Wow!
Świetnie! Jestem pewien, że Darrington oszaleje z radości na widok swojego... tortu? O nie! Tort nam ucieka! Zaczekaj! Chcę cię zjeść! Wracaj! Słyszysz? A niech to! Crusher chce go złapać! Nie możemy mu na to pozwolić! Wskakuj, AJ! Musimy dogonić tort przed Crusherem! Za nimi! O! Chyba nadjeżdża Blaze! Co? O! Nie spodziewałem się, że z Blaze'a jest aż taki łasuch! O nie, 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 nie! Blaze nie może zjeść mojego tortu! O! Już wiem! Wiem, w jaki sposób wreszcie go zatrzymam! Zbuduję maszynę do produkcji ślizgawek! Blaze będzie ślizgał się na lodzie i nie dogoni nas! Ależ mi przykro! Tym razem zwycięstwo nade mną dosłownie wyślizgnęło ci się z rąk! Wyślizgnęło! O nie! Ten lód jest wyjątkowo śliski! Nie da się jechać! Przydałaby się nam energia kinetyczna! Już wiem! Gdyby udało się nam znaleźć kogoś, kto by nas mocno popchnął... Wówczas jego energia przeszłaby na nas i sunęlibyśmy do przodu po lodzie! Ale kto na tym pustkowiu mógłby nam pomóc? Hej, Muflonie! Tryknij nas! Użyj do tego całej swojej energii! Nareszcie! Przepyszny, ogromny tort jest mój! Mamy go! Ocaliliśmy tort! Tak, chciałem go zjeść! Crusher, to nie jest mój tort! To urodzinowy tort Darringtona! Tak! Na dzisiejsze przyjęcie! Urodzinowy tort? O, nie wiedziałem! Przepraszam was! W porządku, Crusher! Nie zjadłbym czyjegoś urodzinowego tortu! Nawet gdybym miał na niego straszną ochotę! Ej, Crusher! Może teraz wreszcie otworzysz ten list! Pokaż! Pickle! To jest zaproszenie na przyjęcie urodzinowe Darringtona! Czy wiesz, co to znaczy? Nie, co? To znaczy, że... Chodźmy na przyjęcie, to lepsze niż sport! Chodźmy na przyjęcie, bo czeka tam tort! Tylko, że jest jeden mały problem. Przyjęcie właśnie się zaczyna! Właśnie się zaczyna? O nie, ale... Jak dowieziemy tort na czas? Myślę, że się uda. Pomoże nam w tym super bieg! Wow! Żebym pojechał szybko jak błyskawica i zdążył dowieźć tort na czas, powiedzcie super bieg! Super bieg! Blaze przywiózł mój tort! Super! W samą porę, chłopaki! Patrzcie! Przyjechali goście! Wszystkiego najlepszego! Dzięki, kochani! Zabawę czas zacząć! Zjeżdżalnia! Wow! Wybacz! Przepyszny! To najlepszy tort urodzinowy, jaki miałem! Dzięki! Nie ma sprawy, Darrington! Wszystkiego najlepszego!
Jej, to niesamowite miejsce. Ale gdzie my jesteśmy? Jesteście na Wyspie Zwierząt! Gościu, witaj nam! Gościu, witaj na Wyspie wśród Zwierząt! Bóg was wita, czyli ja! Tą moją gąbę każdy zna, bo w lecie przy upałach jak cudowny prysznic działa! Jestem gorylem, zwą mnie bam, sporo siły w ramionach mam! Sokół wam przedstawił się, to pod chmury w górę mknie. Zabawa trwa przez cały czas, od tego lasu aż do plaż. Witaj, pozdrawiamy, na wyspie wśród zwierząt. Pościskamy, między nami czas upłynie ci serdecznie i bezpiecznie, więc dziś witaj. Jak tu miło, na wyspie wśród zwierząt. Ciesz się chwilą, nowy fajny kupi. Poznasz tu, więc witaj. Gościu, witaj nam. Na wyspie wśród zwierząt. Woda sił ci doda. Czy małpką być warto? Mam obroczką, ogon mocny jak sznur. Co może nosorożec? Nie będzie groził mi nikt, bo go tryknę w bit. A jak działa gat? Każdej siłę zna, moich szczęk to budzą lęk. Hej, żabko, zgadź dziarsko. Czy ktoś to co dnia skacze dalej niż ja? Witaj. Jak się macie? Na wyspie wśród zwierząt. A mnie już znacie? Nowy fajny kumpik poznasz tu, więc witaj. Tak, witaj, witaj. Witaj, witaj na wyspie wśród zwierząt. Ktoś odebrał naszym przyjaciołom ich umiejętności. Kto mógłby zrobić coś tak okropnego? Za chwilę będziemy to wiedzieli. O, to Lazard. On zabrał nasze moce. Moc nosorożca i moc małpy i krokodyla i innych zwierzaków. O nie, Lazard ma nasze moce. Co robić? Hej, nie denerwujcie się. Pomożemy wam je odzyskać. Pewnie, możecie na nas liczyć. Szybko! Musimy dostać się do domku na drzewie! Uważaj, Blaze! No nie! Siedząc w środku na pewno nie pomożemy naszym przyjaciołom! Musi być sposób, żeby wydostać się z tych łapaczek! Znam zwierzę, które poradziłoby sobie z tym bez problemu. To lew! Tak! Lwy mają w łapach wysuwające się bardzo ostre i mocne pazury. Dzięki nim wspinają się i polują. Taka pułapka to dla nich nie przeszkoda. O tak! Jestem teraz mega lew! Twoja kolej, Stripes! Jestem Mega Tygry Stripes! Jesteś gotowy, Mega Tygrysie? Pewnie! Pokażemy oszustom, co potrafią prawdziwe lwy i tygrysy! Stójcie jak te kołki! Rzucajcie w ich stronę łapaczki! Pora oddać talenty ich prawdziwym właścicielom! Trąba znów działa!